Chwała Bogu, Kościele. Przyjechaliśmy z Raciborza, gdzie zostaliśmy zapowiedzieni. Moje imię Wojtek, to jest Adam. No i oddaję mu głos, bo on będzie prowadził. Nazywam się Adam, mam 53 lata. Prawie 30 lat idę za Bogiem. Ale tam, gdzie głoszę Ewangelię, na melinach, w więzieniu, często mówię, Bóg nie patrzy na staż, na serce. Często tym ludziom mówię, szczególnie w zakładzie karnym, ktoś jest trzeci raz na spotkaniu, możesz być bliżej Boga niż ja, który tu chodzę. Ty w nocy się modlisz, pościsz, a ja mogę robić inne rzeczy. Bóg nie patrzy na staż, na serce. Amen. Jak poznałem Artura, ktoś tutaj tak troszeczkę nawiązał do tego. Ja wam powiem, to co teraz powiem, chciałem, żebyście potraktowali jako ostrzeżenie. Kiedyś czytałem Biblię, a było to dosyć dawno temu, z 20 parę lat, to natrafiłem na 9 darów właśnie tego. I ostatni z nich był dar mówienia innymi językami. A ja pamiętam, jak dziś, jak powiedziałem, tego daru nie chcę. 20 lat później czekałem. Bo wzgardziłem darem. 20 lat. I pojechałem na spotkanie Artura Celyńskiego. Bo tak bardzo chciałem mieć ten dar. Bo wiedziałem, że moje modlitwy będą całkowicie na innym poziomie. Wiedziałem, że to jest całkowicie inny rodzaj siania. Wiedziałem i zdawałem sobie sprawę. I właśnie on, jak się o mnie modlił, powiedział mi, Bóg ci da ten dar. Niebawem już to się dzieje. Zatrzymijmy ten dar. 20 lat czekałem. To tak w nawiasie poznałem Artura. Nie było prosto wybrać te świadectwa. Bo jest ich, chwała Bogu, i chciałbym Bogu oddać chwałę. Wiele. I właśnie, pozwolicie, że się modlimy, żeby Bóg tu odebrał chwałę. To jest króciutka modlitwa. Panie, za Cię bardzo proszę o to, abyś to Ty odebrał chwałę. Panie, pozwól, abyśmy nawet 1 000 000% widzieli do siebie, abyś sam chwałę odebrał Tobie. Panie, Ty jesteś godny wszelkiej czci i chwały. Bądź pochwalony, bądź wyszczony. Chwała Ci, aleluja, amen. Pierwsze świadectwo jest o nauczycielce. Zawodowej nauczycielce. Wiecie, nauczyciele, ja nie mówię, że każdy, ale jakaś część, mają zwyczaj mówić ludziom, co mają robić. A ona coś zrobiła i ja mam pewien, ona uruchomiła łaskę. Ona uruchomiła w ten sposób łaskę. Ubrała szatę ucznia, a szatę nauczyciela powiesiła na hak. Powiem wam, to jest ważne. Możesz iść 40 lat za Bogiem, ale to Duch Święty wie kiedy, jaką szatę masz ubrać. To ważne, aby się słuchała Świętego. Wiecie, ona z zawodu była nauczycielką, a więc zawodowo, dziennie mówiła uczniom, co mają robić. Nagle człowiek po szkole specjalnej mówi jej, co ona ma robić. Musicie sobie to wyobrazić. Ale ona to zrobiła. Ubrała szatę ucznia. Posłuchajcie, proszę. Nawróciłam się w wspólnocie akademickiej, która była związana z odnową w Duchu Świętym z Raciborza. Chcąc dalej wzrastać w tej wspólnocie, po studiach przeprowadziłam się do tego miasta. Bóg dał mi pracę, mieszkanie, męża i prowadził moje życie. Czułam bardzo wyraźne prowadzenie Boga. W pewnym momencie zaczęły się trudności z moim mężem. Nie mieliśmy dzieci, a w 2013 roku odszedł on od kościoła, do którego chodziliśmy. Widziałam, jak zaczyna oddalać się od Boga. Między nami zaczęły się różnego rodzaju napięcia. Był niezadowolony, że jestem jeszcze w kościele i wspieram go finansowo. Chodzę na spotkania modlitewne, spotykam się z braćmi i siostrami, a jego zostawiam samego w domu. Coraz bardziej oddaliliśmy się od siebie. Mąż zainteresował się inną kobietą, a ja poznałam innego mężczyznę. Wtedy była to tylko znajomość, nie mieliśmy wiele wspólnych tematów. Okazało się, że wychowywał się w rodzinie, gdzie mama była nawrócona. Uczęszczał jako dziecko na zajęcia szkółki zboża. Wiedział, co to jest chrzest w Duchu Świętym, modlitwa na językach, wierzył w Boga. Wtedy pomyślałam, że chciałabym być z kimś takim. W 2017 roku moje małżeństwo zakończyło się rozwodem.
Wówczas nawiązałam już bliższą relację z nowym mężczyzną. Myślałam, że jest to Boży wybór. Na początku nawet razem się modliliśmy. Co prawda zorientowałam się, że on tak naprawdę nie oddał życia Jezusowi, to jednak mi to nie przeszkadzało. Byłam jeszcze związana z Kościołem, ale chodzenie do Kościoła, a osobista relacja z Panem to dwie różne rzeczy. W niedzielę byłam na spotkaniu modlitewnym, a potem żyłam w grzechu z moim partnerem, nie czytając Biblii i nie modliłam się. Moje relacje z Jezusem były coraz słabsze. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że muszę coś wybrać. Byłam rozczarowana życiem z Bogiem. Miałam przegrane życie osobiste i stwierdziłam, że Jezus się nie sprawdził, a więc nie chcę, aby układał moje życie. Uznałam, że ja sama zrobię to lepiej. Zrezygnowałam z Kościoła i odsunęłam Jezusa na bok i nie pytałam Go już, co mam robić. Tak zaczęła się moja droga w dół. Zaczęłam więc żyć swoim życiem. Z moim partnerem relacje układały się dobrze i mieliśmy wspólne plany. Za namową koleżanek pojechałam na konferencję chrześcijańską do Ustronia. Jedna z prowadzących zadała tam pytanie: jeśli teraz miałabyś odejść, to czy masz pewność zbawienia? Ogarnął mnie niepokój, bo nie miałam tej pewności. Wiedziałam, że żyję w grzechu. Od tego czasu coraz częściej myślałam o Bogu i miałam coraz więcej wątpliwości co do mojego związku. Moja dotychczasowa pewność drogi, którą idę, została całkowicie rozbita. Miałam coraz większe poczucie winy, przez to byłam coraz bardziej nieszczęśliwa. W końcu uklękłam przed Bogiem. Powiedziałam, że nie dociera do mnie Jego słowo ani żadne przekonanie. Boga nie słyszę. Prosiłam Go, aby do mnie przemówił w taki sposób, żebym to rozpoznała i chciałam, żeby postawił mnie w prawdzie, gdzie ja tak naprawdę jestem. Dwa dni potem obudziłam się rano i miałam wrażenie, że dookoła mnie wirują węże i jest mnóstwo różnych robaków. Myślałam, że to sen, ale niestety tak nie było. Kiedy wyszłam na ulicę, miałam takie odczucie, jakbym była w innej rzeczywistości. Jakbym poruszała się w jakiejś ograniczonej przestrzeni, gdzie jest mrok i pali się ogień. Została mi zabrana radość, pokój, a w zamian przyszedł strach i ogromna pustka. Czułam, że jestem oddzielona od Boga. Mogłam to określić tylko jednym słowem – piekło. Sytuacja była przerażająca i obrzydliwa. Nawet odbieranie sobie życia nie miałoby sensu, bo wtedy tak bym spędziła całą wieczność. Nie było ucieczki, pozostała jedna droga – Jezus. Duch Święty przypomniał mi wersy z Pisma. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Zaczęłam więc wyrzucać diabła w imieniu Jezusa i w mocy Jego krwi. Bóg dał mi też przekonanie, aby przerwać natychmiast relacje z moim partnerem, czego wtedy do końca nie rozumiałam. Modliłam się praktycznie dzień i noc, ale efektu nie było. Demony odsuwały się tylko na trochę. Wtedy naprawdę ogarnęło mnie przerażenie, że już z tego nie wyjdę, że to jest wyrok Boży i nie mam już łaski. Po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że będę potrzebowała pomocy kogoś mocnego w Panu. Pozbawiłam się Kościoła, miałam małą wiarę, a właściwie przez 4 lata oddaliłam się od Pana. Sytuacja mnie zupełnie przerosła, sama nie dawałam rady. Osoby nawrócone, które znałam, też mi nie mogły pomóc, bo były za słabe. Szukałam w internecie egzorcystów, konferencji na ten temat, ale jakoś do niczego nie miałam przekonania. Pomyślałam, że Bóg zna swoich ludzi i wie, kto ma Jego moc, a więc modliłam się, aby przeprowadził mnie tam, gdzie uzyskam pomoc. Miałam kontakt z osobą, która chodziła do kościoła zielonoświątkowego w Raciborzu, która wyjeżdżała za granicę do pracy i prosiła mnie, abym zajęła się jej znajomą. Ta osoba chciała pojechać do tego kościoła. Nie chcąc zamykać jej drogi do zbawienia, obiecałam, że ją tam zawiozę. Chociaż nie wiązałam z tym Kościołem żadnej przyszłości, to pomyślałam. Poprzebywam w atmosferze Bożej, to może i do mnie coś dotrze. Ludzie przywitali nas ciepło. Kiedy byłam tam trzeci raz, podszedł do nas Adam i powiedział, że chce się o nas po nabożeństwie pomodlić. Stał obok mnie, ciągle się kręcił, tu coś do mnie mówił, tu mi dał książkę. Byłam zła, bo nie mogłam się w ogóle skupić na spotkaniu. A tak naprawdę chciałam, żeby się o mnie modlił i cały czas nie dawało mi to spokoju. Nie chciałam, żeby
Ktoś, kogo życia nie znam, wkładał na mnie ręce, bo i tak miałam trudną sytuację duchową. Pytałam nawet znajomą, którą tam spotkałam, kim on jest i czy mogę iść do tej modlitwy. Powiedziała, że jak najbardziej, że jest to Boży człowiek. W dalszym ciągu nie byłam do tego przekonana, ale ponieważ osoba, z którą przyszłam, chciała, żeby się o nią modlono, to i mi nie wypadało odmówić. Okazało się, że stało tam kilka osób, co powodowało dodatkowy stres. Ten człowiek stał blisko mnie i wyraźnie słyszałam, co mówił. Poprosił, aby się ukorzyć i wyobrazić sobie Jezusa i całować Go po stopach za każdy swój grzech. Jakoś trudno było mi to zrobić. Miałam zamknięte oczy. Nagle usłyszałam, jak powiedział dwukrotnie zdanie: odejdź, duchu nieczysty. I powtórzył to w innym języku. Wiedziałam, że powiedział to z Bożego rozeznania. To Bóg mu objawił, że wokół mnie jest coś nie w porządku. Potem modlił się jeszcze o to, aby Duch Święty rozpalił moje serce i moc Boża budziła mnie do wstawiania się za innymi. Nic specjalnego nie odczułam podczas tej modlitwy. Później rozmawialiśmy chwilę, ale nie miałam jeszcze odwagi przyznać się, czym diabeł mnie męczy. Zresztą wtedy sama byłam w takim chaosie, że już nie byłam pewna, czy to diabeł, czy może jakieś pokowidowe uszkodzenie mózgu. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie tym, że chciał ze mną pościć. Ja wierzę w to, żebyś to nauczył Duch Święty, że jeśli komuś dajesz wysoką poprzeczkę, to sam też w to wejdź. Na przykład, razem komuś post, razem z nią pościłem, razem z nią płakałem. Ja razem w niedzielę jadłem obiad, telefon, wszystko zostawiałem i się o nie modliłem i prosiłem Boga, aby tam z nią był. Ten proces uwolnienia trwał gdzieś mniej więcej 2,5 miesiąca. Najdłuższy, w którym ja brałem udział. A tak naprawdę, Pan Jezus. Proszę bardzo. Zapisałam jego numer telefonu. Nawet nie podejrzewałam wtedy, co ta modlitwa spowoduje. Po przyjściu do domu dopiero sytuacja się rozwinęła. Po południu Bóg dał mi wizję, w której widziałam Jezusa, u którego stóp z boku jakby podłużne wejście, a brzegi wejścia otoczone były małymi robakami, niepodobnymi do tych, które można zobaczyć w świecie. Poniżej tego wejścia w dole jest pokój, w którym jest różnego rodzaju robactwo i węże. Ja byłem właśnie w tym pokoju. Tym konkretnym obrazem Bóg potwierdził moje wcześniejsze przypuszczenia. Byłam w jednym z pokojów piekła, w tej wizji Jezus, który był wyżej, to rzeczywistość nieba, a wszystko na dole było we władzy diabła, czyli piekło. W moim sercu była ogromna tęsknota za Jezusem. Wszystko odeszło na dalszy plan. Nie pragnąłam żadnej osoby, pieniędzy, sukcesów, bo wszystko to było dla mnie bezwartościowe. Nikt i nic nie mogło mi pomóc. Tak bardzo pragnąłem wydostać się z tego pokoju do Jezusa i Jego Królestwa, gdzie jest radość, pokój, sens i życie, ale ja nie umiałam tego zrobić. Ta wizja towarzyszyła mi do końca i była takim wskaźnikiem, który pokazywał zmiany w mojej sytuacji duchowej. Okazało się, że był to początek całego procesu uwolnienia, który trwał od 21 marca aż do końca maja. Zorientowałem się, że Bóg właśnie tego człowieka wybrał jako swoje narzędzie, aby mi pomóc i dać wolność. Było wiele modlitw przez telefon, na grupie wsparcia oraz rozmów. Przez telefon Ada powiedział, że bardzo ważne jest, żeby wyznać, w czym jest problem. Ale ja nie wiedziałam, dlaczego tak naprawdę jestem w tej trudnej sytuacji. Przychodził mi tylko na myśl grzech nieczystości z partnerem. Ale czułam, że to nie wszystko. Potem przypomniałam sobie, że są pewne rzeczy, które zlekceważyłam. Człowiek, z którym byłam, zajmował się bioenergoterapią. Widział duchy, potrafił manipulować ludźmi na odległość i wysyłać im, jak to sam nazywał, fluidy, aby zareagowali tak, jak on chce. To samo też robił w stosunku do mnie. Siedział w okultyzmie i z tego powodu ja też byłam w takiej sytuacji. Przez związek z nim demony miały wpływ na mnie. Jezus w mojej wizji wysunął się jakby na pierwszy plan. Miałem świadomość, że stoję przed świętym Bogiem. Tak zaczął się mój czas pokuty za grzechy. Jezus... Z tym obrazem, który ona miała cały czas, ona ten obraz miała cały czas. Zadzwoniła jakaś do mnie do domu i zapytała: Adam, jest to normalne? Ja mówię, w sumie nie.
To czemu ja to mam? Ja jej powiedziałem, to jest łaska. Bóg ci pokazuje, jak, w jakim stopniu jesteś związana. Wiecie, tych robali, tych węży było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. A więc z łasce swojej Pan Jezus jej pokazywał, że to, co robi, modli się, pości. Pamiętam, jak jej powiedziałem, czy rozumiesz słowo cały czas? Popatrzyła na mnie, no jasne, no mówcie cały czas. No jak? No cały czas. Pobierasz ziemniaki, modlisz się. Jedziesz samochodem, modlisz się. Jesteś w procesie uwalniania. O coś prosisz Pana. To wygląda mniej więcej, klęczysz, łapiesz Pana za rękę i Panie, zlituj się nade mną, bo to, co robiłam, było złe, już nie chcę. Zlituj się nade mną. To była łaska, że Pani cały czas mi obraz dawała, a tych robali, tych węży było coraz mniej, ona sama poprosiła. Postaw mnie w prawdzie. Panie, postawił w prawdzie. Słowa mają moc. Proszę. Jezus mi nic nie wyrzucał, o nic mnie nie oskarżał, a ja nie mogłam nawet oczu na Niego podnieść, bo czułam, że jestem nie w porządku. Modliłam się w pozycji na kolanach, z głową na dół, albo leżąc krzyżem. Płakałam i wyznawałam moje grzechy, bunt, odejście od Niego, moje niedocenianie Jego obecności w moim życiu i tak łatwo zamieniłam Go na wartości tego świata. A także to, że zaczęłam polegać na człowieku, mimo tego, że nieraz deklarowałam, jak kocham Jezusa. Modliłam się, żeby Bóg litował się nade mną i dał mi łaskę. Ciągle nie umiałam uwierzyć, że Jezus mi przebaczył i mnie jeszcze chce. Adam modlił się o mnie przez telefon. Poprosił, abym położyła rękę na Biblii, otwarła usta i ukurzyła się przed Jezusem. Po tej modlitwie zrobiło się jasno w moim wnętrzu. Wszelkie oskarżenia się odsunęły. Nadal jednak byłam zamknięta w demonicznym pokoju, a demony cały czas mi towarzyszyły. Byłam w tym pokoju, a dookoła snuły się węże i robactwo. Było to bardzo męczące. Po modlitwach Adama przez telefon i na grupie wsparcia demony odsuwały się i miałam coraz więcej wolności. Po tym widziałam, że w tych modlitwach jest potężna moc Boża, bo diabeł ustępował. Cały czas się modliłam, używając imienia Jezus i mocy krwi Jezusa oraz pościłam. Adam pościł ze mną. Przysyłane przez niego świadectwa, słowa wsparcia, na przykład Marzena, Pan cię uwolni, nie poddawaj się, walcz jak żołnierz Pana, oraz to, że się dużo modlił za mnie, dawało mi wiary, że w końcu z tego wyjdę i zachęcało do dalszej walki. Przesłane przez niego słowa od jednej siostry, która powiedziała, że ma przekonanie, że te robaki i węże to wysłannicy szatana, a Jezus, który w mojej wizji stoi na piekle, już ich zwyciężył. Muszę tylko się dużo modlić, używając imienia Jezusa i krwi Jezusa. To były konkretne wskazówki i zachęta, żeby nadal walczyć i nie przestawać. Opowiem jeszcze o dwóch modlitwach. W czasie dużego demonicznego dręczenia dzwoniłam do Adama, a on prosił Ducha Świętego, aby pomógł mu o mnie się modlić. I wtedy zaczął związywać mocarza i przekleństwo nad moim życiem. I prowadził mnie w modlitwie, abym wyrzekła się szatana. Po tych modlitwach zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze, zobaczyłam, że zmienił się pokój w mojej wizji. Rozświetliła się droga prowadząca do drzwi, a wszystkie robale z niej zeszły i aniołowie zaczęli zstępować do środka. Jezus nie zszedł, ale z góry został wydany jakby rozkaz i od ściany pokoju oderwał się demon, który podszedł do mnie i zaczął mnie rozwiązywać. Wtedy zobaczyłam, dlaczego nie mogłam wyjść z tego pokoju, bo byłam szczelnie związana czymś, co przypominało kable. Byłam tym owinięta jak w kokonie. To nie był pusty demon jak te robale, ale są wysłane do ludzi z pożądaniami seksualnymi. To był duch o dużej inteligencji, który obserwuje ludzi dzień i noc i ustala strategię, jak ich związać i wprowadzić do pokoju, w którym byłam, bo za niego był tam odpowiedzialny. Jezus jest absolutnym władcą każdej rzeczywistości, zarówno niebieskiej, jak i piekielnej. Może robić, co chce. Wchodzić do piekła i zabierać ludzi, a nawet nie musi wchodzić. Wystarczy, że wypowie słowo, a demony pokorni muszą zrobić to, co chce.
Jezus pokazał mi, że to ja muszę wyjść z tego pokoju, a te demony tam zostaną, bo to jest miejsce ich przebywania. Byłam więc wolna, poszłam drogą do drzwi, ale jakoś nie mogłam ich otworzyć i nie mogłam nadal wyjść z tego pokoju, chociaż nic mnie już nie trzymało. Jezus chciał, abym sama wyszła przez wiarę, bo mam Jego moc do tego. On jest we mnie, a więc mam wszystko, co potrzebuję. Zaczęłam wyznawać zwycięstwo Jezusa i to, że jestem wolna. W końcu mogłam otworzyć te drzwi i przejść do Królestwa Jezusa. Po drugie, moja mama nagle opowiedziała mi, że dziadek oszukał kogoś i ten człowiek przyszedł, a potem przebrał naszą rodzinę do 10. pokolenia. Poza tym, jak byłam niemowlakiem, sąsiadka podobno rzuciła na mnie jakiś urok i inna musiała go odczynić. Do tej pory nigdy o tym nie słyszałam. Byłam już nawróconą i myślę, że to już zostało złamane. Ale od tej modlitwy przestałam się bać demonów i diabła. Zobaczyłam też, że będąc osobą nawróconą, często oglądam horrory, czytam krwawe kryminały. Bóg pokazał mi, że mi to szkodzi. Wiedziałam, że muszę się tego całkowicie wyrzec, bo to nie prowadzi do Boga. W pierwszej modlitwie bracia i siostry modlili się, aby Duch Święty rozpalił moje serce i moc Boża budziła mnie do stawiania się za innymi. Tak też się stało, bo przez cały ten czas, mimo takiej uciążliwej sytuacji, Bóg dawał mi okazję do głoszenia Ewangelii i faktycznie przynaglał mnie do modlitwy, że różne osoby, które mi pokazywał. To jest teraz podsumowanie. Podsumowałem w takich 4 punktach. Pierwszy. Bóg pokazał mi, jak łatwo diabeł jest w stanie zwieść człowieka, który oddzielił się od Niego i nie słucha Jezusa. Diabeł przyszedł do mnie jako anioł światłości. Postawił mi człowieka, który mówił Boże rzeczy. Znał nawet Biblię, a był w okultyzmie i wcale nie chciał iść za Jezusem. Człowiek ten stworzył sobie Boga według własnego pomysłu, takiego, który akceptował grzechy. Ale to nie był prawdziwy Jezus. Bóg mnie uratował, otwierając przede mną duchową rzeczywistość i pokazując, w czym jestem. Gdybym tego nie zobaczyła, nie zareagowała, nie zrezygnowałabym z grzesznej relacji i biegłabym szeroką, przyjemną drogą do piekła. Drugi punkt. Zobaczyłam, co straciłam, jaką wartość ma Jezus i co to znaczy być oddzielonym od Boga. Jak straszna jest wtedy tęsknota za Bogiem i nic nie zdoła jej ugoić oprócz Jezusa. On jest prawdziwym skarbem, bezcennym skarbem. Jest całą pełnią i bez Niego nic nie ma znaczenia. Trzeci. Zobaczyłam też, jak potężną moc ma modlitwa. Była to dla mnie lekcja wiary, cierpliwości, wytrwałości w walce do końca. I cztery. Uświadomiłam sobie, że tak jak w niebie są dla nas mieszkania, tak w piekle jest wiele pokoi przygotowanych dla ludzi i to, co mogę zrobić, to walczyć o nich i wyrywać z rąk diabła. Zrozumiałam też, co przeżywają osoby nękane przez diabła, a często mam styczność z takimi ludźmi. Jestem wdzięczna Jezusowi, że wyrwał mnie z rąk diabła. Dziękuję Mu za Jego ogromną miłość, że dał mi łaskę, ożywił, rozpalił ogień w moim sercu, aby żyć dla Jezusa, a nie dla siebie. Dziękuję Adamowi za wiarę, wsparcie i nieugięte zaangażowanie, a przede wszystkim za to, że dał się prowadzić Duchowi Świętemu. Dziękuję także tym wszystkim, którzy puścili, modlili się na grupie starcia oraz tym, których nie znam. Tak jeszcze to świadectwo, żeby zakończyć, podsumować. Bardzo ważne jest w każdym, ja wiem, że wy o tym wiecie, ale chciałbym to jeszcze podkreślić. Bardzo ważna jest forma duchowa. Dzisiaj, jak tutaj z wami jestem, był taki moment, kiedy pociąg Ducha Świętego, pamiętacie, przyjechaliśmy tu pociągiem z radę, wskokałem z pociągami, a dawno przynieśliśmy pociągiem. Zazwyczaj się na tym Radziborzu. Duch Święty w postaci pociągu, a myśmy się zapakowali z Wojtkiem, pojechali z wami. Wiecie, inny budynek, inni ludzie, ale ten sam Duch Święty. To ci nie potrzebuję. Jest to piękne, że możemy w innym miejscu być, a prowadzeni jest tego samego Ducha Świętego. Te świadectwa następne, które są, to takie obnażanie, piękne pokazane obnażanie przeciwnika, jak działa struktura Kościoła i wyciąga ludzi. Próbuje wyciągnąć ludzi właśnie z Kościoła. Ale Bóg ma swoich strażników.
właśnie tych, którzy się modlą, którzy poszczą i wołają dniem i nocą do Pana. Nie pozwala, aby diabeł zebrał ogromne plony. Proszę bardzo. Większość opisanych poniżej wydarzeń miała miejsce na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Opowiadają one o niespełna 18-letniej dziewczynie, której rodzice są rencistami, a w związku z tym prowadzą skromne życie. Ta młoda osoba w latach 2019-2020 uczestniczyła w ewangelizacjach ulicznych w pobliskich miejscowościach. Poza tym już od 2,5 roku gra na gitarze i śpiewa w grupie uwielbienia. Oto pouczające wydarzenie z jej życia, pokazujące, jak Bóg odpowiada na modlitwę. Tu będą się przeobratały dwie relacje. Raz tej Darii, bo tak ma na imię, a drugi raz Adama. Uzupełniają się po prostu. Relacja Darii. Kilka miesięcy temu rozmawiałam z Adamem, który, jak się okazało, czekał na kogoś pod blokiem, w którym mieszkam. Rozmawialiśmy i powiedziałam mu, że od długiego czasu zbieram na gitarę i że średnio mi to wychodzi. Wówczas Adam poradził mi, żebym się o nią modliła, a Bóg na pewno mnie wysłucha. Zatem posłuchałam jego rady i zaczęłam się modlić. Modliłam się o to przez pewien czas, ale potem moje oczy zaczęły przysłaniać różne przyziemne sprawy, typu za chwilę masz 18 lat, trzeba zbierać na prawo jazdy, za niedługo planujesz iść na studia, będziesz musiała się sama utrzymać, musisz oszczędzać i tak dalej. Kompletnie straciłam wiarę w to, że będzie mnie stać na spełnienie marzenia. Zamiast tego zamartwiałam się o przyszłość, chociaż nie powinna, gdyż to jest zadanie Boga, który powiedział w Ewangelii Mateusza: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Niemniej zapomniałam o tym marzeniu. Przejdę teraz do kolejnego wątku. Koniec roku 2020 był dla mnie bardzo trudnym czasem. Dopadło mnie ogromne zniechęcenie i naszły liczne wątpliwości dotyczące tego, czy Bóg na pewno chce, abym mu służyła. Nieprzyjaciel zasypał mi kłamstwami, że nie jestem godna stać na scenie i prowadzić uwielbienia, że nie nadaję się do uczestnictwa w misjach z generacji plus i głoszenia ludziom Ewangelii. Wypominał mi wszystkie moje wady, winy, dosłownie wszystko. Jednym słowem uwierzyłam w to, że jestem niegodną hipokrytką i Bóg nie chce takiej służebnicy jak ja. Mój bardzo zły stan nasilał się przez kilka tygodni, aż w końcu na pewnym nabożeństwie, w akcie skrajnej desperacji, postawiłam Bogu warunek, że ma tydzień, aby udowodnić mi, że chce, abym dalej mu służyła. Oczywiście te słowa były wypowiedziane przeze mnie w emocjach i w ogóle nie oczekiwałam odpowiedzi na tą modlitwę. No i teraz Adam. Nie kontaktując się z Darią, bardzo wyraźnie poczułem w sercu, że ona przestała się modlić o gitarę oraz że mam jej pomóc zorganizować pieniądze na ten instrument. Dlatego też zadzwoniłem. To, wiecie, ta rozmowa była bardzo niewinna. Czekałem na pewnego bezdomnego. No i widzę, że siostra w Chrystusie, która gra i śpiewa w uwielbieniu, stoi. Niewinna rozmowa. Szczerze mówiąc, zapomniałem już o niej, ale Duch Święty, gdy się modliłem, przypomniał mi. I to było, wiecie, to nie jest głos, który słyszysz. W duchu czujesz, że masz coś zrobić. No, zadzwoń, przestała się modlić. Tak to wygląda w moim życiu, w mojej służbie. Ale podkreślam, bardzo ważne jest to, takie trzymanie ręki na pulsie, aby mieć naprawdę bardzo dobrą kondycję duchową. Był taki moment w moim życiu kiedyś, że prosiłem Boga, aby mnie rozkochał w modlitwie. Naprawdę trzeba uważać, o co prosimy Boga. Bóg mnie rozkochał. Dziękuję mu za to. Jest to coś pięknego, że z tego wnętrza wypływa modlitwa. Czy nawet nie wiesz, a Duch Święty się wstawia o kogoś. Jesteś używany. Jest, czasami moja forma modlitwy idzie w takim kierunku, że po prostu proszę Pana, aby nie patrzył, czy ja chcę, czy ja nie chcę, żeby z automatu mnie używał. Z automatu. Żeby to on mnie używał. Już kiedyś parę razy powiedział: Panie, proszę, żeby tak było. Moim zdaniem zaczyna się to tak właśnie dziać. Dziękuję Bogu za to. Proszę bardzo. Dlatego też zadzwoniłem do pewnego człowieka, który podczas rozmowy ze mną stwierdził, że ofiaruje 600 zł, gdyż takie ma przekonanie. Następnie zadzwoniłem do Darii i przekazałem jej tę dobrą wiadomość. Teraz relacja Darii.
Wyobraźcie sobie, że 3 dni po mojej desperackiej modlitwie zadzwonił do mnie Adam, który poradził mi, abym modliła się do Boga o gitarę. Zapytał, jakiej kwoty brakuje mi do zakupu gitary i oznajmił, że znalazł się darczyńca, który chce dołożyć mi brakującą sumę. Powiedział też, że wie o tym, iż już dawno przestałam się o to modlić i że Bóg zastydza nas, odpowiadając na nasze stare modlitwy, żeby nam pokazać, że możemy Mu ufać i że On nigdy się nie spóźnia, a nasze marzenia są dla Niego naprawdę ważne. Rzeczywiście poczułam się tym zastydzona i byłam ogromnie wdzięczna Bogu, że spełnia moje marzenie. Jednak dopiero kilka godzin po naszej rozmowie dotarło do mnie, co tak naprawdę się stało. Przypomniałam sobie moją desperacką modlitwę i uświadomiłam, że Bóg właśnie na nią odpowiedział. Chciałam, aby utwierdził mnie w 2 aspektach służby, w uwielbieniu i w ewangelizacji podczas wakacyjnych misji. Ta gitara jest odpowiedzią na zapytanie o służbę uwielbienia. A jeśli chodzi o służbę ewangelizacyjną, to tajemniczy darczyńca obiecał, że podaruje mi brakującą sumę. Ale ma jeden warunek. Mam mu wysyłać świadectwa z wyjazdów misyjnych, relacjonując wszystko, co będzie się działo na nich każdego dnia. Uzupełni Adama. Ostatecznie darczyńca dał 700 zł, znalazł się też inny, który dodał 100. Poczułem w sercu, że ja mam dołożyć kolejne 400. I też tak zrobiłem. No i teraz Daria. Kiedy Adam przyjechał, by wręczyć mi brakującą kwotę, okazało się, że pieniędzy jest 2 razy więcej niż spodziewałem się otrzymać. Gdy zobaczyłem 1200 zł, które otrzymałem, wprost nie mogłem w to uwierzyć. Był to kolejny cud, który Bóg uczynił. Moje oszczędności, które dostawałem na przestrzeni kilku lat z różnych okazji od cioci z Anglii, to były funty. Kiedy poszłam do kantoru, okazało się, że te banknoty są już nieaktualne i nie mam szans wymienić ich w Polsce. Wówczas ciocia zobowiązała się zrobić to w Anglii. Jak widać, Bóg okazał się wierny i nie pozwolił, by cokolwiek stanowiło przeszkodę w kupnie mojej wymarzonej gitary. Uzupełnia Adama. Zaproponowałam Darii, by oddała chwałę Bogu i opowiedziała na nabożeństwie o wszystkim, co Bóg na niej uczynił. No i teraz Daria. W niedzielę 11 stycznia 2021 podczas nabożeństwa mówiłam to świadectwo przed całym zborem. Przyjechał do mnie kolega właśnie na tym nabożeństwie, który kiedyś żeśmy różne rzeczy robili, ćpali, pili. On w świecie, ja wtedy, 27 lat temu. I on się dowiedział, bo mieszka w Niemczech, że ja się nawróciłem, a ja też wiedziałem. I to było nasze pierwsze spotkanie jako ludzi nawróconych. I on, jak słyszał, jak ta Daria mówi świadectwo, jak słyszałem, mówi ta Daria świadectwo, powiedział, że on czuje i ma przekonanie i podkreślił, ja mam pieniądze na to. Ja jej dam pieniądze na te prawo jazdy. Stał i płakał w obecności Ducha Świętego. Po prostu Bóg go dotknął. Ja wam powiem, tam to potem będzie takie sprostowanie, bo my to tak mamy w zwyczaju i pokazujemy właśnie, jak ta Boża łaska się rozlewa, jak Duch Święty pośród nas działa, ale to jest prawda. Jeśli oddajesz Bogu chwałę, prosisz Boga o coś, Bóg ci to daje, zrobisz jeden krok. Robisz drugi krok i mówisz świadectwo, świadczysz o Bożej łasce. Bóg tą skarbnicę jeszcze szerzej otwiera. Proszę posłuchać. Okazało się, że poruszyło ono serce pewnego człowieka, który postanowił sfinansować mi kurs prawa jazdy. Choć minęło już parę dni, to wciąż nie dowierzam w to, co się stało. Bóg jest naprawdę wielki i na każdym kroku pokazuje mi, że to w Jego rękach jest moja przyszłość oraz że nie pozwoli, aby Jego dziecku brakowało czegokolwiek. W tym samym czasie pewna osoba powiedziała mi, że posiada kilka gitar, chętnie podaruje mi jedną z nich. Na początku nie wiedziałam, jak mam zareagować. Następnego dnia w poniedziałkowym nabożeństwie przyjęłam tę gitarę. Swoją wymarzoną i tak mam w planach kupić na dniach, a jeśli chodzi o tę, którą dostałam, to kto wie, może kiedyś będę miała okazję podarować ją komuś, kto także marzy o posiadaniu własnego instrumentu i w ten sposób spełnił czyjeś marzenie. Nie istnieje coś takiego jak przypadek albo zbieg okoliczności, więc wierzę, że nadejdzie czas, kiedy Bóg pokaże mi, co mam z podarowaną gitarą zrobić. Ogromnie mi wstyd za moje wątpliwości i stawianie Bogu warunków. Wierzę jednak, że On
ze złego potrafi, ze wszystkiego potrafi wyciągnąć dobro i to będzie dla mnie nauka na przyszłość, że mam ufać Mu zawsze, bez względu na okoliczności, które nie zawsze będą temu zaufaniu sprzyjały. Daria. No i to jest takie podsumowanie Szoladama. Powyższe świadectwo pokazuje, jak Bóg prowadzi, jak troszczy się o swoje dzieci i spełnia prośby w najwłaściwszym momencie. Świadectwo daje jeszcze ważną jedną lekcję. Daria oddała chwałę Bogu, mówiąc o tym wszystkim przed całym Kościołem. Dlatego też Bóg zwielokrotnił pomoc dla niej. Jej świadectwo poruszyło serca innych ludzi i znaleźli się inni darczyńcy, którzy ofiarowali jej gitarę, zasponsorowali zrobienie prawo jazdy i zapowiedzieli sponsorowanie wyjazdów na misje ewangelizacyjne. Bóg używa świadectw. Prośbą Darii było uzewnętrznienie swojego serca przed całym zborem, aby Bóg mógł tego użyć. Jednego jestem pewien, że ta młoda dziewczyna do końca życia nie zapomni tej Bożej lekcji. Mam nadzieję, że da się pouczyć i wyciągnie właściwe wnioski z Bożego doświadczenia. Jeszcze jest coś, na co należy zwrócić uwagę. Na posłuszeństwo darczyńców Duchowi Świętemu, który pobudzał ich do dobroczynności. Duch Święty powiedział im daj, a oni nie zatwardzili swoich serc i dali. Niesamowita odległość. Niedawno miałam podobną sytuację z inną osobą, lecz ona nie chciała oddać chwały Bogu i podzielić się Bożym działaniem przed całym Kościołem. Dlatego pomoc skończyła się na jednorazowej darowiźnie. Oddajcie chwałę Bogu razem ze mną.